Przechodzimy do punktu 9, przedostatniego porządku obrad. W sprawie przyznania medalu pamiątkowego dwudziestolecia powstania dzielnic miasta Krakowa, druk nr 250, czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie przyznania medalu pamiątkowego dwudziestolecia powstania dzielnic miasta Krakowa. Paragraf pierwszy, opinię pozytywnie przedłożoną w załączeniu do uchwały listy zasłużonych dla rozwoju samorządności społeczności lokalnych. Paragraf drugi, uchwała podjęcia z dniem podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z uchwałą nr 19 łamane przez 221 łamane przez 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie medalu pamiątkowego dwudziestolecia powstania dzielnic. Każda Rada Dzielnicy wręcza medale za zasługi dla rozwoju samorządności. To jest tak i załącznik. Załącznik do projektu uchwały wskazuje nazwiska i jest to pani Halina Goło-Mikołajska, pani Alicja Solawa pośmiertnie, pani Maria Pałka, pan Jerzy Trybus, pan Leopold Krzanowicz, pan Antoni Pogan, pani Julia Miller. Są to wnioski. W każdym bądź razie są to wnioski złożone przez szkołę, podstawową nr 138 w porozumieniu z parafią w Mydlnikach, jak również Klubem Kultury Mydliki i Radą Rodziców i Społecznością Lokalną. I te medale będą wręczone z okazji właśnie jubileuszu 40-lecia Mydlnik. To dotyczy 5 osób. I dwie osoby, Antoni Pogan i Julia Miller, zostały zaproponowane przez księdza proboszcza parafii pod nazwaniem świętego Wojciecha z okazji 20-lecia budowy parafii w naszej dzielnicy. Jeśli chodzi o panią Halinę Gołą-Mikołajską, to tutaj w uzasadnieniu jest napisane, że wieloletni dyrektor szkoły podstawowej nr 138, 18,5 roku, przez wiele lat współpracowała z tą dzielnicą, Klubem Kultury Mydliki, parafią, przychodnią zdrowia na terenie Mydlik. Swoim wielkim zaangażowaniem i poświęceniem uchroniła szkołę przed likwidacją i reorganizacją w okresie planu likwidacji małych szkół. Dodam tylko tyle, że miałem przyjemność współpracować z panią dyrektor jako przewodniczący Komisji Edukacji w kadencji 2002-2006. Pani Alicja Solawa, pośmiertnie, współzałożycielka chóru Schola Kantorum Vincensis, zawsze aktywna w życiu codziennym Mydlnik, uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych, środowiskowych, osiedla, bardzo życzliwa, uczynna wobec szkoły, parafii, klubu. Marian Pałka przez 37 lat pracowała na terenie Mydlnik jako pielęgniarka środowiskowa, higienistka szkolna w Szkole Podstawowej nr 138, bardzo zaangażowana w pracę Rady Rodziców, zawsze służąca radą i pomocą. Cechowała ją ogromna życzliwość, dyskrecja i chęć niesienia pomocy innym. Jerzy Trybus, budowniczy kościoła w Mydlnikach, przez wszystkie lata zawsze zaangażowany w pracę parafii. I tutaj dopytałem, bo to tak trochę skromna jakby podbudowa tej propozycji, nie szczędził środków własnych, finansowych, czasu. Wiele prac konserwatorskich, naprawczych na bieżąco wykonywane były społecznie, czyli jakby no, pomoc charytatywna tutaj, że tak powiem, dla Kościoła. Leopold Krzanowicz, wieloletni prezes oddziału akcji katolickiej w parafii Matki Bożej Miłosnańcej Pomocy w Mydlnikach, bardzo zaangażowany w życie parafii i osiedla. Jeśli chodzi o Antoniego Bogana, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego, znaczy świętego Wojciecha, przepraszam, to jest Antoni Poga, natomiast pani Julia Miller, wieloletnia przewodnicząca zespołu charytatywnego przy parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Ta działalność charytatywna miała swój początek w okresie stanu wojennego, trwała dalej do kontynuowania na również powstanie wojennym, dokąd tak na dobrą sprawę siły starczały pani Julii. I też medale będą wręczone przy uroczystościach związanych właśnie z jubileuszem budowy i trwania
parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Będzie to albo z końcem czerwca, albo na początku września. Tyle tytułem wyjaśnień. Opinia Komisji Informacji i Promocji pozytywna. Otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z charakterystyki czy charakterystyk osób, które Pan Przewodniczący nam przedstawił, wynika, że to bardzo zacne osoby mające duże zasługi dla miejsca, w którym mieszkają, dla instytucji, w których pracują. Tylko że ja mam taką wątpliwość jak zwykle, że nie przyznajemy medale dla osób zasłużonych dla rozwoju, uwaga, samorządności społeczności lokalnej. Te osoby z całą pewnością zasługują na wyróżnienie, na jakieś uhonorowanie. Tylko pytanie, czy na przykład na olimpiadzie nagradza się ludzi za działalność społeczną? To jest chyba trochę nie ta tematyka. Wracam do tego dlatego, bo jestem człowiekiem dosyć skrupulatnym i wydaje mi się, że jest wiele sposobów na to, aby rzeczywiście zasłużone w pewnych dziedzinach osoby honorować wyróżnieniami właściwymi dla ich działalności. To można powiedzieć tak, no tutaj jedna z pań zdaje się jest pielęgniarką środowiskową, pewnie niezwykle zasłużona osoba w swoim środowisku, ale co ona ma wspólnego z rozwojem samorządności społeczności lokalnych? Proszę Panie Przewodniczący, żeby Pan się odniósł do mojego pytania. Jaki związek te osoby mają z rozwojem samorządności społeczności lokalnych? Wybaczy Pani, odniosę się do tego pytania, bo odnosiłem się wielokrotnie i tutaj na sesjach podczas debaty nad kolejnymi uchwałami dotyczącymi przyznania medalu. Jak Pan chce, może Pan sobie sięgnąć do nagrań, do sprawozdań. To jest jedna rzecz, więc nie będę po raz któryś kolejny przedstawiał swój punkt widzenia, który jest oczywiście całkowicie odmienny do Pańskiego i nie będę kontynuował tej dyskusji w tym zakresie. Różnie pojmujemy samorządność. Różnie. Zupełnie diametralnie. To są dwa różne światy. To jest dla mnie dwa różne światy. Pan idzie w kierunku, tak jak wyczuwam tutaj, w sensie czy samorząd, czy nie samorząd. Samorządności. To nie ma nic wspólnego, można powiedzieć, tak do końca samorządem. Więc to jest szerokie pojęcie. Różnimy się w tej sprawie. Nie będę Panu więcej na te pytania. W ogóle nie będę Panu odpowiadał na to pytanie. Ale Panie Przewodniczący, Pan nie robi żadnej łaski. Pan jest Przewodniczącym Rady Dzielnicy Szóstej. Na zaistniałe wątpliwości wydaje mi się, że nie chcę już szukać w regulaminie i w statucie, ale wydaje mi się, że zdrowy rozsądek, ale tak zwykła grzeczność pokazuje, aby tak ostentacyjnie nie lekceważyć danych i wątpliwości, które zgłaszają też nie we własnym imieniu, tylko w imieniu między innymi tych, którzy już taki medal otrzymali. I być może oni też chcieliby wiedzieć, w jakim towarzystwie się znajdują, jakież to zasługi poszczególni kandydaci mają, a te osoby jeszcze póki co nie były przedmiotem rozpatrywania przez tą Radę, dlatego pytam konkretnie o te osoby, tamte poprzednie sprawy są zamknięte, Panie Przewodniczący. Już Panu przeczytałem uzasadnienie, uzasadniłem ten. Zgłaszają środowiska. Proszę pytać, jeśli Pan chce, proszę pójść do Pani dyrektor szkoły podstawowej 138, wszystko Panu wyjaśni, opowie o tych ludziach, historie, dramaty, przeżycia, kilkunastoletnie czy kilkudziesięcioletnie. Niech Pan nie zbacza z tematu. Może, nie zbaczam z tematu, proszę Pana, nie zbaczam z tematu. Za to wnioskuje środowisko. Jeśli Pan chce dowiedzieć się coś więcej jeszcze szczególnego, dla mnie autorytet Pani dyrektor Rady Rodziców, przedstawicieli Klubu Kultury w Mydlnikach i proboszcza wystarczający jest na to, żebym uszanował ich rekomendacje osób do wyróżnienia medalem 20-lecia, wybitym za 20, nie wiem, 5 czy 8 zł, prawda? Dzieciom się teraz wręcza puchary za 40, 50 i 100 zł, dyplomy 5 czy 6 zł kosztują. I mnie to wystarcza. Jeśli Panu nie wystarcza, no to ja Pana nie będę przekonywał do tego, żeby Pan podniósł rękę. A jeśli Pan ma zastrzeżenia do którejkolwiek z tych osób, może Pan teraz, i bardzo Pana o to proszę, wziąć, przygotować projekt poprawki do projektu uchwał o wykreślenie jakiejś osoby z uwagi na to, że Pan nie docenia ich dorobku i tyle. I przegłosujemy to.
Panie Przewodniczący, gdyby Pan odpowiedział na moje pytanie, to być może mógłbym taką rzecz uczynić, ale Pan się uchyla od odpowiedzi, jaki związek te osoby mają z rozwojem samorządności. Tak jak w tytule tej przywołanej i obecnie przez nas rozpatrywanej uchwały. To po pierwsze. Po drugie, ja nie kwestionuję autorytetu ani księdza proboszcza, ani pani dyrektor szkoły. Ja tylko jako radny chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, nad czym lub nad jaką osobą mam głosować. I Pan tego prawa odmówić mi nie może. Tak samo, jak może Pan odmówić tego prawa innym radnym. A to, że Pan się uchyla od odpowiedzi, to znaczy, to po raz kolejny mamy nieprzygotowaną uchwałę. Bo wydaje mi się, że jeśli Pan nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, to pewnie ktoś, kto opiniował, na przykład Komisja Informacji i Promocji może. Tam znajduje się osoba, która wie, jakie są związki tych zapewne szacownych osób z rozwojem samorządności w społeczności lokalnej. Chyba, że Pan nie wie, to proszę uczciwie powiedzieć, nie wiem, nie przygotowałem się. Będzie to wtedy dla mnie jasne. Przygotowałem się. No toż właśnie widzimy. Dyskutowaliśmy na temat samorządności już wiele razy i nie będę powtarzał się. No przykro mi bardzo, jeśli Pan nie potrafi zrozumieć za pierwszym razem, nie mam ani ochoty do tego, żeby z Panem dyskutować na ten temat. Wyraził swoje stanowisko, swoje zdanie, Pan wyraził swoje zdanie i tyle w tym temacie. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Jerzego o podniesienie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.